Prawie 210 tysięcy nienarodzonych dzieci zabito w minionym roku w Anglii i Walii. To rekordowa liczba tak zwanych aborcji na wyspach od 1967 roku, kiedy zalegalizowano tamten morderczy proceder. Dane z Wielkiej Brytanii zatrważają, mówi Karolina Podlewska z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Widzimy, że środowiska lewicowe traktują aborcję nie jako usunięcie dziecka, czyli zabicie nienarodzonego dziecka, a tak naprawdę środek antykoncepcyjny, bo te wszystkie ruchy i głosy pokazują, że aborcja jest dla nich praktycznie jak zwykły zabieg medyczny. Zwolennicy tak zwanej aborcji, która jest niczym innym jak zabiciem dziecka nienarodzonego, bardzo silnie promują obecnie tak zwaną aborcję farmakologiczną, tłumacząc, że jest ona w pełni bezpieczna. Nic bardziej mylnego. Ona nie jest bezpieczna, ponieważ powoduje różnego rodzaju powikłania typu krwotoki, zaburzenia krążenia, a nawet śmierć pacjentki. Przed każdym z nas, a szczególnie przed działaczami pro-life, stoi dziś bardzo ważne zadanie, jakim jest promocja życia i jego ochrona od poczęcia do naturalnej śmierci.